Tysiącletnie dzieje Biblii prezentuje Muzeum Miasta Jaworzna. Wystawa z serii Co współczesny inteligent wiedzieć powinien, a już na pewno dla fascynatów Indiana Jonesa i archeologii. Za najdawniejsze teksty Starego Testamentu uznaje się te pochodzące z początku VI wieku przed naszą erą. Były to odręczne zapisy na zwojach ze skór zwierzęcych, pisano w hebrajskim i aramejskim, zapisywane od prawej ku lewej, bez samogłosek i znaków interpunkcyjnych, czyli bez kropek. Około 500 lat przed naszą erą Masoretanie rozpoczęli proces kopiowania pisma, dodając samogłosek i kropki. W ponad 1400 lat później powstaje tzw. kodeks z Aleppo w Syrii. Strzeżono go aż do roku 1947 w tamtejszej synagodze. Pierwsze przekłady pism hebrajskich na grekę pochodzą z około 250 roku przed naszą erą. Pracowało nad nimi 70 tłumaczy. Całość pracy nad tym przekładem trwała 100 lat. Z końcem lat 50. XX wieku w miejscowości Qumran w Izraelu odnaleziono starożytną bibliotekę pism hebrajskich proroków, wśród nich księgi Starego Testamentu. Pierwsze tłumaczenie Biblii na język starołaciński pochodzi z VII wieku naszej ery. Jakie były dalsze losy Biblii? Kto pracował nad jej tłumaczeniami? Zobaczcie sami. Ta arcypożyteczna wystawa do 27 lutego.